Będzie ogłoszone postanowienie. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w składzie tu obecnym na posiedzeniu z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej na posiedzeniu jawnym Izby Ogólnoadministracyjnej w sprawie ze skargi kasacyjnej Moniki Wysokińskiej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie ze skargi Moniki Wysokińskiej na postanowienie wójta gminy Pustka z dnia 5 kwietnia 2012 roku w przedmiocie opłaty za udostępnienie informacji publicznej zagadnienia prawnego przedstawionego przez skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego postanowieniem z dnia 16 października 2015 roku do rozstrzygnięcia składowi 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego na podstawie artykułu 187 paragrafu 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Czy sąd administracyjny może odrzucić skargę na podstawie artykułu 58 paragrafu 1 punktu 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z artykułem 8 Konstytucji, gdy stanowi ona niedopuszczalne w państwie prawnym, artykuł 2 Konstytucji, nadużycie prawa do sądu, artykuł 45 ustęp 1 Konstytucji, z uwagi na odniesienie jej w sprawie oczywiście i rażąco błahej, postanawia odmówić podjęcia uchwały. Sąd, odmawiając postanowieniem podjęcia uchwały, miał na względzie przede wszystkim te przepisy, które regulują zasady podejmowania uchwały, a także te przepisy, które dotyczą zakresu rozpoznania sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny, takiej sprawie, w której NSA już wcześniej orzekał, wypowiadał. Z treści artykułu 15 paragrafu 1 punkt 3 oraz artykułu 187 paragrafu 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wynika, że przedstawiane do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne powinno pozostawać w bezpośrednim związku merytorycznym i logicznym z rozpatrywaną sprawą. Sprawą sądowo-administracyjną. Zwróćmy uwagę na treść obu przepisów. Zgodnie z artykułem 15, paragraf 1 PPSA, NSA podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowo-administracyjnej. Artykuł 187, paragraf 1. Jeżeli przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej wyłoni się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, Naczelny Sąd Administracyjny może odroczyć rozpoznanie sprawy i przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia składowi 7 sędziów tego sądu. Chodzi zatem o takie zagadnienie, które wyłani się w toku rozpoznania sprawy. Skoro zagadnienie prawne przedstawione poszerzonemu składowi Naczelnego Sądu Administracyjnego na podstawie artykułu 187 paragrafu 1 PPSA musi pozostawać w ścisłym związku ze sprawą rozstrzyganą przez pytający skład NSA, a przedmiot powinien odpowiadać zakresowi orzekania w tym postępowaniu, to należy zwrócić uwagę na stan faktyczny stanowiący podstawę prawną pytania. Nie jest bowiem możliwe zadanie pytania w kwestii niepozostającej w funkcjonalnym związku ze sprawą sądowo-administracyjną. Przesłanki funkcjonalnej nie będzie zatem spełniać zagadnienie, które ma charakter tylko teoretyczny i jest oderwany od konkretnej sprawy sądowo-administracyjnej. Zwróćmy zatem uwagę na to, co działo się w tej konkretnej sprawie sądowo-administracyjnej, w której sformułowano pytanie prawne. Z akt sprawy wynika, że
W rezultacie wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 3 kwietnia 2013 roku po odrzuceniu skargi Moniki Wysokińskiej z powodu braku przez zaskarżony akt C, aktu lub czynności, o których mowa w artykule 3 paragraf 2 punkt 4 TPSA, bądź braku znamion innej formy działania administracji w rozumieniu artykułu 3 paragraf 2 tego przepisu, NSA postanowieniem z dnia 1 października 2013 roku uchylił to rozstrzygnięcie. W uzasadnieniu postanowienia wyjaśnił, że ustalenie opłaty za dostęp do informacji publicznej jest aktem z zakresu administracji publicznej, o którym mowa w artykule 3 paragraf 2 punkt 4 TPSA. Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając sprawę, Wyraził pogląd prawny odnośnie do kwestii dopuszczalności skargi we wcześniejszym postępowaniu. Dotyczyło to wszystkich podstaw niedopuszczalności, a nie tylko braku zakresu rzeczowego. Okoliczność, czy skarga podlegała odrzuceniu na podstawie innych przesłanek, w tym przesłanki określonej w artykule 58 paragraf 1 punkt 6 PPC-a, a więc tej przesłanki, na którą powołał się Wojewódzki Sąd Administracyjny, przepraszam bardzo, NSA w pytaniu, powinna być bowiem na podstawie artykułu 183 paragraf 1 i paragraf 2 punkt 1 PPC-a badana z urzędu, niezależnie od podniesionych zarzutów kasacyjnych, co zresztą podkreślił sąd, przedstawiając zagadnienie prawne na stronie 7 uzasadnienia postanowienia z dnia 16 października 2015 roku, a zatem tego postanowienia, w którym skierował pytanie. Należy podkreślić, że sąd, któremu sprawa zostaje przekazana, jest związany wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Naczelny Sąd Administracyjny, gdy wypowie się już raz o danej kwestii, to w sprawie, w której Naczelny Sąd Administracyjny wypowiada się, nie można przyjmować poglądu odmiennego, bo to orzeczenie ma charakter wiążący. Na podstawie artykułu 170 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. W przedmiotowej sprawie sąd działał zatem w granicach związania wspomnianym postanowieniem NSA z 1 października 2013 roku. Skoro zatem Naczelny Sąd Administracyjny w tym postanowieniu nie stwierdził z urzędu istnienia przesłanki nieważności postępowania określonej w artykule 183 paragraf 2 punkt 1 TPSA, to skład sądu rozpoznający ponownie sprawę był związany tym stanowiskiem. Przyjęcie odmiennego poglądu prowadziłoby do zaakceptowania takiej sytuacji, w której Naczelny Sąd Administracyjny wkraczałby w sferę oceny wykonanej już przez siebie wcześniej z urzędu. No a to jest niedopuszczalne. Wypada także zauważyć, że w analizowanym przypadku poczucie sprawiedliwości skarżącego niewątpliwie obrażałby fakt uznania po raz pierwszy przez Naczelny Sąd Administracyjny skargę za dopuszczalną przez uchylenie zaskarżonego postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 3 kwietnia 2013 roku, a następnie powtórne rozważanie tego zagadnienia w innym co prawda kontekście, jednak z jasnym odwołaniem się do treści artykułu 58 paragraf 1, w związku z artykułem 183 paragraf 1 i paragraf 2 punkt 1 PPS-a. Krótko mówiąc, w tej sprawie brak było podstaw do podjęcia uchwały merytorycznej, brak było podstaw do zadania pytania, które sformułował Naczelny Sąd Administracyjny w odniesieniu do kwestii, co do której Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając sprawę merytoryczną, był związany wcześniejszym stanowiskiem wyrażonym przez Naczelny Sąd Administracyjny. Przez to, że Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że sprawa podlega merytorycznemu rozpoznaniu,
natomiast skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie może zostać odrzucona. Zgodnie z artykułem 267 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny może w formie postanowienia odmówić podjęcia uchwały, zwłaszcza gdy nie zachodzi potrzeba wyjaśnienia wątpliwości. I sytuacja taka ma miejsce w tej sprawie. Brak jest podstaw prawnych do tego, by sąd wyjaśnił wątpliwości. Takich wątpliwości nie ma ze względu na fakt związania kwestią, o którą pytał skład trzyosobowy wcześniejszym stanowiskiem prawowym przez Naczelny Sąd Administracyjny. Oznacza to, że sprawa wraca do merytorycznego rozpoznania, czyli można tak użyć takiego uczestnika praca i będzie wyznaczony termin w sprawie celem merytorycznego jej załatwienia i odniesienia się do wniesionej skargi kasacyjnej. Dziękuję Państwu za udział w dyskusji.